1 października w grupie Azoty Police ruszył nabór do 6 edycji programu Ambasador Marki. Projekt skierowany jest do studentów i doktorantów uczelni wyższych. Zadaniem ambasadorów będzie prezentacja korzyści płynących z zatrudnienia w grupie Azoty. Chcielibyśmy też, aby zgłaszały się osoby, które są kreatywne, które są takie ambitne, które są aktywne w swoim środowisku akademickim. Do tej pory często właśnie zgłaszały się osoby, które działały w samorządach studenckich. Są to osoby, które biegle potrafią posługiwać się różnymi narzędziami informatycznymi, które piszą krótkie teksty, które są czynne w mediach społecznościowych. Będziemy chcieli docierać w różny sposób do młodych ludzi. Głównym zadaniem ambasadora jest reprezentowanie największego polskiego koncernu chemicznego w środowisku akademickim. Skuteczna realizacja wskazanych zadań wiąże się z wieloma korzyściami. Tych korzyści jest oczywiście dużo. Przede wszystkim otrzymuję stypendium finansowe, które jest określane w danym roku akademickim i jest przyznawane co miesiąc. Po drugie, ma duże wsparcie naukowe. Jeżeli jest to osoba, która kończy studia bądź robi doktorat i potrzebuje jakichś badań naukowych, no to my mamy duże, nowy ośrodek badawczo-rozwojowy w Tarnowie i nieodpłatnie może korzystać z badań i wsparcia naukowego. To jest bardzo duża korzyść. Program realizowany jest w 4 największych spółkach grupy Azoty: Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie-Koźlu i Policach. Nabór rozpoczął się 1 października i potrwa do 13 listopada. Po tym terminie nastąpi weryfikacja zgłoszeń i zaproszenie najlepszych kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych. Szczegółowe informacje i formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej.